Cześć, witajcie serdecznie. Znajduję się na Warsaw Games Week. Tym razem z dopiskiem T-Mobile. Stoimy przed stoiskiem snajpera Ghost Warrior od firmy CI Games. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Tomkiem Pruskim. Cześć Tomek. Cześć. Pierwsze pytanie, które nas wszystkich bardzo interesuje, to przede wszystkim różnice, jakie znajdziemy w tej części w stosunku do tego, co widzieliśmy do tej pory. Tak, po pierwszych dwóch częściach dostaliśmy sporo feedbacku od graczy. Duża baza fanów się stworzyła i oni powiedzieli nam, czego chcieliby w następnej, w grze snajperskiej prawdziwie nowej generacji. No i wyszło na to, że chcieliby otwartego świata. No i to jest idealne uzupełnienie tej naszej serii snajperskiej, bo gracze chcą wybierać swoje ścieżki do lokacji, chcą wybierać swoje style gry, chcą wiedzieć, że to nie gra ich prowadzi, tylko oni prowadzą grę. I właśnie to chcieliśmy im dać, dlatego w tej trzeciej części skupiliśmy się na tym, żeby lokacje były jak najbardziej otwarte, mapy są dostępne dla graczy praktycznie w całości, nie są odblokowywane po kolei, znaczy po kolei mapy się odblokowuje, natomiast jak już się jest na mapie, wszystko można tam zwiedzić i zastrzelić ze snajperki. No to skoro już mówimy o tej rozległości całości waszego tytułu, to powiedz mi w takim razie, ile nam zajmie przejście snajpera? Główna kampania singleplayerowa to jest około 10 do 12 godzin, natomiast to jest tylko kampania story. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze masę misji pobocznych, które są prawdziwymi misjami. To nie jest punkt na mapce, gdzie idziemy i zbieramy skrzyneczkę, tylko to faktycznie poznajemy lepiej story, poznajemy lepiej postacie, z którymi spotykamy się w grze. Mamy dłuższe misje i jest to naprawdę sporo kontentu. Myślę, że dodatkowe jakieś 10-12 godzin. Plus oczywiście mamy też te małe punkty na mapie, które można zwiedzić i zabrać skrzyneczkę, poznać jakieś małe też eventy w świecie, dowiedzieć się czegoś. W sumie myślę, gry starczy na jakieś spokojnie 30 godzin, jeżeli chcemy wszystko zwiedzić i zobaczyć. Jest rzecz, która nas wszystkich ciekawi najbardziej. Stosunek sztucznej inteligencji do poprzednich tytułów, bo nie ukrywam, że właściwie to, w jaki sposób rozwiązaliście te AI w poprzednich częściach gry, no jest, tak jakby to powiedzieć, rzeczą, która wyróżniała ten tytuł, zachowanie wszystkich przeciwników, bo bardzo fajnie rozwiązane i to był bardzo duży plus. Żeby szybko skończyć, to powiedz mi, jak to jest teraz w trzeciej części. No teraz jest jeszcze więcej i jeszcze lepiej, czyli sztuczna inteligencja faktycznie rozróżnia, czy ktoś ich atakuje z dużej odległości, no bo snajper często strzela z kilkuset metrów, może nie zawsze karabin czy strzelba jest najlepszym sposobem do powstrzymania takiego snajpera, więc AI będzie się dostosowywało do tego, co się dzieje. Czyli albo jeśli nie mają faktycznie dobrej drogi do gracza, będą się chować, po prostu żeby nie zostać zastrzeleni jakimś headshotem celnym z daleka. Natomiast z bliska będą bardziej agresywni, będą używali granatów. To, co w tej części jest kompletnie nowe, to są narzędzia, które AI może wykorzystywać do walki z graczem na dystans, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, te strzelby i karabiny nie zawsze będą wystarczały, dlatego w tej części dodaliśmy im też moździerze, które będą bardzo niebezpieczne, gdy nie wiedzą dokładnie, skąd gracz strzela, będą ostrzeliwali jego przybliżoną lokację, natomiast gdy już dokładnie wiedzą, no to gracz będzie musiał szybko zmieniać pozycję. Dodatkowo mamy posiłki w postaci helikopterów, pojazdów opancerzonych, ciężkich, lekkich, więc naprawdę gracz będzie musiał uważać. To jeszcze powiedz mi, jaki czynnik odgrywa sam dron, którego używamy? Czy on odgrywa bardzo duży czynnik w przejściu misji? Czy jest to bardziej taki, jakby to powiedzieć, bajerek, który niekoniecznie będziemy używać w trakcie, kiedy będziemy chcieli dojść do celu swojego? Dron nie będzie nam blokował przejścia misji. Zawsze będziemy mogli sobie poradzić bez niego. Natomiast wchodzenie na lokację pełną przeciwników bez wykonania rekonesansu będzie bardzo ryzykowne. Dronem możemy przelecieć nad taką lokacją, dowiedzieć się, gdzie są przeciwnicy, gdzie są słabe punkty, gdzie są jakieś obiekty, które możemy wykorzystać do sabotażu, więc przelot takim dronem da nam naprawdę dużo, a oprócz tego będziemy mogli jeszcze tego drona modyfikować. Czyli będziemy mogli potem hakować kamery, by nas nie wykrywały, będziemy mieli wzmocnioną baterię, lepsze dystanse do markowania przeciwników, więc naprawdę dron będzie bardzo przydatnym narzędziem. Wygląda jak naprawdę bardzo dużo godzin gry, dobrej zabawy i kustomizacji przede wszystkim. A jeszcze takie pytanie, o które właściwie chciałem spytać, jakby to powiedzieć osobiście, dlaczego CryEngine? Bo gra wygląda świetnie.
trzeba przyznać, że to, co zrobiliście na tym silniku, to no, cieszy oko. CryEngine pozwolił na to, żeby gra wyglądała świetnie, a oprócz tego nasz team ma duże doświadczenie z CryEngine'em. Nie jest to nasza pierwsza gra na CryEngine'ie, więc jakby progresywnie coraz bardziej nam te umiejętności rosną, coraz większe fajerwerki potrafimy wyciągać z tego silnika, no i dlatego postanowiliśmy zrobić na nim. Sporo rzeczy już wiemy, ale nie wiemy jeszcze nic o historii. Mam nadzieję, że za chwilę nam troszeczkę o tym opowiesz. Ale przede wszystkim, dlaczego Sniper Ghost Warrior, dlaczego te trzy nazwy? Postanowiliśmy w pełni naprawdę wykorzystać ten tytuł. No bo Sniper Ghost Warrior to jest już znana marka, natomiast dotychczas nie do końca ten tytuł wykorzystywaliśmy. I teraz chcieliśmy wprowadzić te trzy podstawowe elementy, filary gameplayowe, czyli Sniper Ghost i Warrior właśnie. Sniper daje nam do dyspozycji rozgrywkę snajperską, czyli z dystansu, po cichu, przekradamy się naokoło, markujemy przeciwników i wtedy dopiero dokonujemy ataku. Ghost to jest podejście bardziej po cichu, taka rozgrywka stealthowa. Możemy używać różnych elementów sabotażu, możemy przyciągać, wabić przeciwników różnymi elementami, chować się w szafkach, w kubłach na śmieci. No i generalnie jest to skupienie na rozgrywce takiej spokojnej i uważnej. No, Warrior to jest opcja dostępna dla graczy, którzy chcą się rozerwać w stylu podobnym do klasycznych FPS-ów, czyli postrzelać z karabinu, postrzelać ze strzelby, rzucić granatem. Natomiast jest to troszkę trudniejsze w innych grach. Zdrowie nie regeneruje się automatycznie. Przeciwnicy są naprawdę niebezpieczni. Natomiast gracze często będą musieli to wykorzystywać, gdy po prostu coś nie pójdzie. Nie będzie to automatycznie oznaczało przegranej misji, natomiast będą mogli wrócić po prostu do tego stylu Warriora, gdzie próbują wystrzelać wszystkich i uciec. Natomiast wspomniałeś też o story. Gramy jako John North, czyli amerykański snajper wysłany do Gruzji, by powstrzymać separatystów przed przejęciem całego regionu. Natomiast to jest nasza oficjalna misja. Prywatnie chcemy tam pojechać, bo nasz brat, który został porwany wiele miesięcy wcześniej, został tam widziany. No i my chcemy dowiedzieć się, co się z nim stało i uratować go. Czyli właśnie dlatego Gruzja, tak? Bo to było, miało być kolejne pytanie. Skąd taka lokalizacja? Strasznie nietypowa, aczkolwiek bardzo ciekawa z tego, co widać na screenach i na tym, co pokazywaliście. Dlatego ta Gruzja, tak? Przez brata. Przez brata, natomiast zupełnie oprócz story, Gruzję wybraliśmy dlatego, że no nie była zbytnio reprezentowana w grach i w mediach popularnych. Nie widzieliśmy jeszcze gdzieś jakiejś większej reprezentacji Gruzji i po prostu jak zobaczyliśmy materiały referencyjne, paru z nas ze studia pojechało tam faktycznie zobaczyć, jak to wygląda. No i wiedzieliśmy, że to jest miejsce, w którym chcemy zrobić grę. Po prostu wszystko pasowało. Jest tam architektura, która pozwala nam na rozgrywkę snajperską. Jest to bardzo egzotyczne, można powiedzieć, miejsce. No i dlatego zdecydowaliśmy się na Gruzję. No to skoro będziemy poruszać się po takich dużych obszarach, to chcesz mi powiedzieć, że to wszystko będzie działo się na zasadzie pieszej wędrówki? Czy mamy możliwość poruszania się jakimiś pojazdami? Możemy oczywiście pieszo przebyć cały świat, natomiast i oprócz tego, że pieszo, jeszcze możemy wspinać się po skałach, możemy wspinać się po budynkach. Generalnie bardzo wertykalnie budujemy te lokacje, żeby gracze zawsze mogli swoją ścieżkę znaleźć i dowolnie do tego podejść. Natomiast wracając do samej eksploracji, mamy do dyspozycji samochód, który bazujemy na wschodnioeuropejskim klasyku, który na pewno wielu polskich graczy rozpozna i myślę, że będą zadowoleni. On będzie dla nas dostępny praktycznie przez całą grę od początku, więc chcemy zachęcić graczy, żeby korzystali z niego do jak największej eksploracji. Jeszcze jedno pytanie, które mi przychodzi do głowy, to właściwie jedno z najważniejszych. Co z modyfikacją broni? Bo widziałem na screenach i na gameplayach, które prezentowaliście, że coś takiego prawdopodobnie będzie i wyglądało to całkiem smacznie. Faktycznie będzie. Będzie modyfikacja broni, zarówno snajperki, jak i karabiny, strzelby i pistolety. Można będzie modyfikować. Wszystkie modyfikacje będą wpływały na parametry broni. Oprócz tego, że będą dodawały faktyczną funkcjonalność, jak na przykład lepsze lunety, które będzie można wymieniać pomiędzy karabinami, taka jak tutaj widzimy, to jeszcze będą wpływały na parametry samej broni, czyli będą się bardziej chwiały, będą bardziej stabilne, będzie się szybciej przeładowywało, więc to nie są tylko kosmetyczne zmiany, są to faktycznie gameplayowe zmiany, które wpływają na rozgrywkę. A oprócz tego jeszcze wspomnę, że
skórki do broni, do karabinów snajperskich. Nie są rozwiązane tak, jak to często bywa, że mamy jeden karabin z jedną przypisaną skórką i po 15 minutach rozgrywki musimy z niego zrezygnować, bo już po prostu mamy lepsze. U nas skórki do karabinów snajperskich będzie można między karabinami przekładać, więc jeżeli spodoba nam się jakiś jeden faktycznie wzór, będziemy mogli z niego korzystać praktycznie do końca gry. Tomek, już powiedziałeś bardzo dużo. Więc zapytam jeszcze na koniec, czy jest coś, co chciałbyś dodać? Tak, chciałem dodać, że dla wszystkich graczy, którzy zamówią grę przed premierą, dodajemy oprócz tego, że dajemy kilka skórek do broni snajperskich, dodajemy też singleplayerową kampanię The Escape of Lydia, gdzie gramy jako kobieta snajper, Lydia, która jest jedną z głównych postaci w kampanii singleplayerowej. Jest to kilka dodatkowych godzin gameplayu dla graczy. Mam nadzieję, że to zachęci wszystkich do kupienia gry przed premierą. Dzięki bardzo. Właściwie to chyba wszystko już wiemy. Pozostaje tylko czekać na samą premierę. I ja mam nadzieję, że czego życzę Wam i nam, żeby ten tytuł naprawdę okazał się bombowym tytułem. I wszystko na to wskazuje. Szczerze to nie mogę się doczekać, dlatego że ja uwielbiam nasze rodzime produkcje i trzymam za Was naprawdę mocno kciuki. Pozostaje tylko nam w przyszłym roku kupić grę i rozkoszować się tym, co przez tyle czasu po prostu tworzyliście. Także dzięki serdeczne za wywiad. Dzięki. Trzymaj się, do zobaczenia. Dzięki.